Targi edukacyjne to jedno z najważniejszych przedsięwzięć w skali naszego województwa, ale i ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Proszę zobaczyć, jak wiele uczelni mogli studenci poznać, a nie tylko studenci, również uczniowie z szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, żeby podjąć decyzję, co by chcieli w życiu robić, w którym kierunku iść, jakie pasje, zainteresowania własne rozwijać. To jest miejsce spotkań całych rodzin, bo edukujemy się w każdym momencie swojego życia. Młodzi ludzie się edukują, zmieniamy decyzje co do chęci dalszej pracy w danym zawodzie, podejmujemy je w różnym wieku, więc myślę, że edukacja nam towarzyszy przez całe życie i to przesłanie nam musi towarzyszyć podczas każdych targów. Każde targi są od siebie różne, edukacyjne. Staramy się wprowadzić jako organizatorzy, łącznie z międzynarodowymi targami poznańskimi, nowości. W tym roku mamy florystykę, rękodzielnictwo, mamy aleje zawodowców, ale zawsze towarzyszą tym targom działania preekologiczne i prośrodowiskowe, czyli ta aleja, gdzie Zespół Parków Krajobrazowych wspólnie z partnerami mówią, jak ważna jest ochrona środowiska w całym naszym życiu.